Silny samorząd, demokratyczna Polska. SLD, Lewica razem. Katarzyna Fijałkowska, okręg numer 5, druga pozycja na liście. Jestem wieloletnią nauczycielką w publicznej szkole podstawowej numer 7. Mój najważniejszy cel to dobro dziecka. Chciałabym bardzo, aby w szkołach, w przedszkolach była możliwość bezpłatnych obiadów, ewentualnie drugich śniadań. Chciałabym również, żeby rozszerzyć opiekę zdrowotną dla dzieci, żeby wydłużyć czas pracy pielęgniarek, żeby było można otworzyć gabinety dentystyczne, których w tej chwili nie mamy w szkole. Jednak najważniejszym celem, ponieważ startuję z okręgu numer 5, jest droga dojazdowa do szkoły. Nie mamy tam odpowiedniego miejsca i staje się ona w tej chwili bardzo niebezpieczna. Mam nadzieję, że jeżeli wygram te wybory, będę mogła tak silnie działać, żeby doprowadzić do rozbudowy tej drogi. Oczywiście inne mam również zadania, bo jestem od 54 lat związana z Zieloną Górą i chciałabym przede wszystkim spowodować, żeby było w naszym mieście więcej zieleni. To, co w tej chwili jest zaniedbane, żeby doprowadzić, żeby było ładnie, pięknie. Miasto to ludzie!